Witam serdecznie, drogie lewki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was. Ja troszkę jak Marcysia w sweterku, ale powiem Wam, że tak wietrzę troszkę w domciu, bo ostatnie dni były takie mokre, to nie wietrzyłam, a teraz trzeba tak powietrzyć porządnie. Lecimy, co dla lwów naszych? Na naszych lwów. Czysta droga, pieniądz, zdrowe cięcia i jakieś wybory. I uwaga na stratę, boicie się straty. I słusznie, drogie lwy, słusznie, ale tu jest szansa. Dlaczego boicie się straty? Boicie się straty pieniążka jakiejś. Strata pieniążka, ale powiem tak, piękne karty, moi drodzy. Piękne karty. I teraz tak. Macie tak w energii świat, pieniążki ze świata, czyli kupno-sprzedaż może się, powiem tak, w tym tygodniu może być kupno-sprzedaż, boicie się straty, myślę, że nie ma co się bać z tego względu, że będzie świętowanie, czyli poprzez stratę albo pożegnanie się, może dlatego, że coś sprzedajecie, coś oddajecie, czegoś się pozbywacie i jest to coś, co było bliskie Waszemu sercu, ale za chwilę jest z tego tytułu świętowanie, przychodzi pieniążek, zdrowe cięcia i powiem tak, wiele lwów w tym tygodniu, słuchajcie, romansuje, bo mamy tutaj asa kielichów, przez cały tydzień piękne energie, jesteście w bardzo ładnych energiach, to są energie, słuchajcie, takie czyściutkie, fajne, szansa, transformacja, czyli wiele lwów tak naprawdę może podejść do życia zupełnie w inny sposób, czyli tydzień może być taki bardzo energetyczny, taki nastawiony, że każde posunięcie, jakie zrobicie, każde posunięcie, do jakiego się posunięcie, jakie zrobicie, tak naprawdę, drogie lwy, w tym tygodniu będzie służyło Wam, tak, będzie służyło Wam, będzie służyło transformacji, mało tego, przyjdzie jakaś szansa, dzięki której będziecie mogły świętować, tak, jest też jakiś wybór, jeżeli jest to rodzina, słuchajcie, dotyczy to rodziny, to będą zdrowe cięcia, gdzie tak naprawdę, no, może tutaj być zdrowe cięcia, czyli jakaś strata, może nie dostanie ktoś z rodziny pieniążka od Was, być może jest tutaj jakaś obraza, tak, może być obraza, ale ja bym się tym nie przejmowała, drogie lewki, z tego względu, że dla Was pięknie słonko świeci, no, macie energię, macie przepiękną. Mamy tu wprawdzie transformację, jeżeli chodzi o pracę, są tu podróże, są tu przeniesienia, bo tu są podróże, to jest przeniesienie, to jest transformacja, ale tak jakby w nowym miejscu nowa szansa, wystartowanie. Myślę, że na przestrzeni roku, drogie lwy, coś się Wam uda zrobić bardzo pozytywnego i będzie to jedna z takich rzeczy, która zapisze się na całym kole Waszego życia, moi drodzy, ale jest też jednocześnie zakończenie czegoś z podróży. Nie wiem, o co chodzi, ale kojarzy mi się to z podróżą i jest pozytywne zakończenie czegoś, tak? Czy jest to ale coś związane, słuchajcie, jednocześnie z podróżą. Mam trzy karty mówiące o podróży, więc ona w jakiś sposób się dla lwów w tym tygodniu zapisze dla wielu z Was. Jeżeli boicie się straty pieniążka, to myślę, że tej straty nie będzie. Jeżeli praca, no to jakaś szansa, coś trzeba będzie w sobie przetransformować, coś musi ulec zmianie, być może będzie to bolesne troszeczkę, może być takiego boleści, jak to się mówi, na serduszku, ale macie piękne karty, macie dziewiątkę denarów, macie króla denarów, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracę, to myślę, że jej nie tracicie, aczkolwiek ona będzie zrobiona tak, jakby była przetransformowana w inną. To będzie to samo, a w innym wydaniu, tak? Czy w innym miejscu, czy w innym wydaniu, natomiast tej pracy nie tracicie, nie ma tutaj jakiegoś cięcia, a jeżeli cięcia, to cięcia, które wprowadzają Was w bardzo euforyczny, w bardzo fajny, słuchajcie, nastrój. Karty macie piękne, bo macie rydwan, macie świat, macie króla denarów, asa mieczy, trójkę kielichów, macie z kochanków, macie asa kielichów, macie sąd ostateczny, macie śmierć, tak, ale macie też króla denarów. I teraz, moi drodzy, jeżeli handel z królem denarów, no to proszę się zastanowić. Tu trzeba się zastanowić, tu trzeba spojrzeć, tu trzeba sięgnąć, bo to jest z przekątnej do piątki kielichów, czyli tu trzeba zrobić jakieś rotacje, jakieś, tu będą potrzebne, słuchajcie, tu będą tęższe umysły niż Wy, osoby, które znają się na czymś, czy znają się na prawie, czy są to biura nieruchomości, czy są to, słuchajcie, czy są to wszelakie inne instytucje, ale tutaj musi być, jeżeli chodzi o trygon ziemski, a z taką osobą będziecie mieli do czynienia odnośnie pieniążków, no to musicie się, moi drodzy, tutaj bardzo mocno zastanowić, a przede wszystkim
wszystkim powierzyć tak jakby sprawę osobom bardzo bardziej kompetentnym niż wy sami i bardziej znającym się tak naprawdę na temacie. Jeżeli chodzi o miłość, no to wiele lwów się zakochuje, wiele lwów jest leciutkich w tym tygodniu, wiele lwów dokonuje wyboru na rzecz swojej osoby, tak? Aczkolwiek jest też tak, że jeżeli dzieci, bo tutaj mi się wydaje, że chodzi o dzieci, jest jakaś strata, dziecko nie dostało pieniążka, czy nie dostało czegoś, jest obrażone, ale dla was, moi drodzy, to oznacza, że jest to postawienie na swojej energii, na energii, która tak naprawdę wyzwala, tak? Czyli to tak jakby było, że no ja muszę przetransformować, ja dzięki temu widzę szansę poprzez stratę, widzę szansę w stosunkach między sobą a dziećmi, między sobą a znajomymi, między sobą a współpracownikami, tak? Tutaj państwo weźcie to do siebie już jak sobie życzycie, tak? Jeżeli chodzi o zdrówko, spinacie swoje energie, moi drodzy. Coś się dzieje tylko z lewą ręką i tutaj coś widzę z barkami, natomiast to tak jakby odwrotnie, tutaj lew w tym tygodniu spinał swoje energie, jeżeli lekarz, to już tylko jakaś kontrola, pro forma, ale bardziej wydaje mi się, że zdrówko tutaj transformuje jako szansa, jako coś dobrego, czyli w dobrą energię, czyli poprawia się zdróweczko, lwów się, moi drodzy, poprawia zarówno i te psychiczne, i te fizyczne, idzie tutaj sinusoida, skacze do góry, moi drodzy. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, zapraszam do kolejnego czytania za tydzień. Hej, pa!